Czyli ale, te spółki by zasiliły, wiesz, ale. Zimno, pomimo że świeci słońce. Rolnictwem musi zajmować. W rękach akcjonariuszy kapitału, że w tym
wyników. A tutaj, jeżeli chodzi o korzenie, teraz powyżej 50 hektarów i jeszcze obowiązują rozstrzygnięcia kurowskie, no to, to praktycznie ten stan jest, nie zmienia się. Ten stan się nie zmienia, jak do tej pory był. Również są też do zmiany, ale dotyczące zmiany już w samym KOWR-ze, że dyrektorzy, powiększa się paletę uprawnień dyrektorów, ponieważ było to scentralizowane. I jeszcze jest jedna rzecz, która faktycznie zależy rządowi i dlatego tak szybko się proceduje, bo tworzy się, KOWR ma zadanie tworzenia tak zwanej platformy żywnościowej, czyli mógłby, i teraz po tej, po zatwierdzeniu tej ustawy przez Sejm podpisane przez prezydenta, będzie mógł nabywać akcje w spółkach. I to jest bardzo ważna rzecz i będzie mógł zaciągać kredyty do wysokości 1 miliarda. No bo wiadomo, sytuacja dziś jest taka, że po wejściu ustawy z 2016 roku, gdzie praktycznie ustawa sprzedała gruntów i przez te dwa lata, gdzie udzielała ulg dzierżawnych rolników, no sytuacja jest trochę się pogorszyła i dlatego rząd tutaj jakby zrobił przyspieszenie, żeby dać możliwość tworzenia tej platformy żywnościowej. Faktycznie to jest uzależnione też od rozwiązań, które są zawarte w tej ustawie. Tutaj też w ten sposób Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, mówi też przedstawiciel ministerstwa, referując ten projekt zmian w ustawie, mówił, że w ten sposób KOWR otrzymuje takie narzędzia, to co pan tutaj wyliczył nam, otrzymuje narzędzia, aby kształtować, że uczestniczyć w kształtowaniu polityki ustroju rolnego, też rozwoju obszarów wiejskich. Czy tutaj państwo jakoś też jest takie narzędzia dla